dzisiaj zobaczymy, jak wygląda dostępność napoi ekipy po kilku dniach, od kiedy one są. Bo w sumie ja nie miałem większego problemu z dostaniem ich, ale to tylko dlatego, że byłem w dniu premiery o 6 rano w sklepie. Dlatego niestety czeka nas spora trasa, bo te dino są daleko na wsiach. Obok mnie jest najbliższe dino 30 minut stąd, kolejne jest 1,5 godziny stąd. Także mam nadzieję, że w tym pierwszym uda nam się napój ekipy spotkać. I tak samo mam nadzieję, że subskrybujesz kanał, mój widzu. Sprawdź, ten czerwony przycisk u ciebie tam na dole szary. Jeżeli nie, to zmień. Ostatnio mi smutno, bo słabo wam idzie z tymi subskrypcjami. Dlatego sprawdź koniecznie, czy ten czerwony przycisk jest u ciebie tam na dole szary, bo 50% z was dalej tego kanału nie subskrybuje. A warto by było, żeby żaden content was nie omijał i żeby na mojej twarzy uśmiech was też nie omijał. Jedna łapka w górę to jeden grosz tańszy napój ekipy, dlatego warto zostawić łapkę w górę. Serio, rozmawiam z Freezem. To nie jest żaden bait. Jak zostawicie łapkę w górę, to Freeze przeceni napój ekipy i nie będzie on kosztował aż 4,50, co jest chorą ceną za napój tego typu, tylko będzie tańszy. Dlatego zostaw kciuka w górę. I jak już mowa o cenie, no to dzisiaj właśnie będziemy odwzorowywać napój ekipy i zobaczymy, kto to zrobi lepiej. Nie wiem, w jaki sposób Ola to będzie robić, bo każdy z nas jedzie osobno sobie na zakupy. Ja już na swoich zakupach byłem i kupiłem rzeczy, z których w sumie za 4 zł da się zrobić około 2 litry napoju ekipy. Także no zobaczcie, o ile taniej. Normalnie 4,50 kosztuje 250 ml, a u mnie 2 litry. Dlatego warto oglądać do końca, znaczy zobaczymy, jak to będzie smakować, bo może będzie smakować jak totalny shit. To się okaże. W każdym razie teraz jedziemy 30 km, 30 minut do dino, zobaczyć, czy są tam napoje ekipy. Okaże się, że przejadę pół Polski, żeby kupić napój ekipy. Bo już wielu z was mi pisało w komentarzach, że u was w dino dawno nie ma tych napoi i że macie problem. Także jedziemy w trasę. Mamy pierwsze dino. 18 zł za litr napoju. Pogchamp totalny. W każdym razie mamy to. Nie musimy jechać dalej. Wracamy sobie do domku stworzyć dużo tańszy napój. Mam nadzieję, że tak samo dobry, żeby mógł wam, widzowie, zaoszczędzić wydatku i umożliwić dostanie tego wszędzie, a nie tylko w dino. Bo ja się martwię o wasz czas i wasz portfel. A wy się martwicie i łapki w górę nie zostawiacie. O wasz portfel też się martwię na sandy.pl, bo tam są boksy, na których możecie sobie dużo zaoszczędzić. Za koszuleczkę 30 zł, za bluzę 60 zł, a wy dalej nie wbiliście, nie zobaczyliście, co tam jest. Także wbijcie, warto zobaczyć, warto tą łapkę w górę zostawić, a my przenosimy się już do domu robić nasze napoje ekipy. Już jesteśmy, jest z nami mój przeciwnik, czyli moja kochana narzeczona. Mój przeciwnik, czyli moja kochana narzeczona. No mimo... jakby to się nie... Konkurujemy, ale mimo wszystko jesteś moją kochaną narzeczoną. A co jest do wygrania? Za każdym razem, gdy będziemy w dino, druga osoba stawia tej osobie napoje ekipy. Ale my nie jeździmy do dino, najbliższe dino jest tak daleko od nas, że szok. Dobrze, dzisiaj do wygrania są pieniądze. Dawno nie było. Dawno jakby nie było. Ja uznałem, że nie ma sensu robić challenge pieniądzowych, ale zrobimy dzisiaj. Pieniądzowych? Pieniądzowych. Stówka jest do wygrania. Spoko. Spoko, dla wygranego. Albo nie, mam lepszy pomysł. Idziemy zaraz na kolację. Kolację stawia osoba, która przegra. Dobrze. Ja mam dwa napoje, Ola ma dwa napoje. W jury jest Wiktoria oraz Bartek oraz osoba przeciwna. Wiktoria i Bartek jeszcze nie smakowali, także będzie ich opinia o napoju ekipy. Zobaczymy, co powiedzą. Jaki najpierw robimy? Bo najpierw zróbmy cytrynę. Dobra, okay. Cytrynę zróbmy. Jakby ogólnie, tak jak się zastanawiałam, jak można to odwzorować, to jest mega ciężkie. Jak odwzorować taki napój? Ja mam wodę żywca mocno gazowaną, cytrynową. Ja i dlaczego masz cytrynową? W każdym razie cytrynę odwzorowujemy najpierw. Teraz tak, Instagram nie ocenia, no bo nie ma jak ocenić. Ale poczekaj, czy ty masz drugą wodę? Nie. Truskawka. Teraz tak, Instagram nie decyduje o wyglądzie, no bo jak tu ocenić wygląd, no, ale za to... Można ocenić. No właśnie, my będziemy oceniać kolor, zobaczymy, co jest bardziej podobne. W skali punktowej, no to wszyscy wspólnie razem, nie? I tu jest właśnie problem, bo ja o tym kolorze nie pomyślałem, teraz pomyślałem, że to będzie w ocenie. I oczywiście będzie oceniany smak przez 3 osoby. Czy ty jesteś gotowa? Czy... Ja to będzie, to w ogóle nie będzie podobne, ja to czuję. Ja mam coś takiego. I w ten oto sposób, moi kochani widzowie, napój ekipy, który normalnie kosztuje 4,50, zrobicie sobie za 20 groszy. I to jeszcze z witaminką. I to z witaminą, zdrowy. Tylko mamy jeszcze do tego cukier, bo to jest mało słodkie. Trzcinowy, zdrowy też. Ja ogólnie kupiłam syrop o smaku cytrynowym. A my sobie teraz dolejemy troszkę wody. Ja właśnie tak się zastanawiam, ile syropu powinno się dawać. Czy tu jest jakiś przepis? Na syropie jest napisane, żeby dodać 20 ml, więc tak właśnie zrobimy. Widzicie, widzowie, ja teraz nie dość, że robię napój ekipy, to jeszcze upodabniam się do członka ekipy, bo właśnie jestem mikserem. I się rozpuścił. Okej. Okay. Moje jest gotowe.
No ja właśnie swoje też już prawie kończę. I teraz oczywiście dodajemy naszą tabletkę, witaminę C. To się teraz rozpuszcza, ale tutaj normalnie chemia zachodzi, widzowie, normalnie. Jak między nami, między mną a tobą, subskrybencie. Między nami jest chemia. Nie subskrybujesz, nie ma chemii. No między nami też jest chemia, ale między mną a subskrybentem jest taka chemia inna, taka wiesz, taka... Dobra. Prywatna. Ja mam gotowe. Wyczarowaliśmy jeszcze z mojego samochodu po jednej puszce ekipy, bo tam miałem jeszcze zławki. Po tej stronie jest Oli napój, po tej jest mój napój. Witamy nasze jury. Dzień dobry. No, najpierw proponuję przedstawić napój ekipy. Smakuje jak orężada Helena. Nie. Też miałam taką myśl na początku, ale zupełnie inaczej smakuje. Dobra, bo nasze się wygazują zaraz. O, zupełnie inne. Farmaceuta. To nie ma nawet gazu. Przez to, że przelewaliśmy co chwilę, to gaz i u ciebie, i u mnie się ulega. Ale pachnie mi to pachnie miętą. No, bez kitu. Trochę jak takie mojito. O, to lepsza wersja do twojej ekipy? Tak, no. Jest mniej słodkie na pewno i rzeczywiście czuć po prostu, że to jest taka tabletka rozpuszczona. Dobra, to proszę o cenę. Ciężko to określić. Gdyby było bardziej kwaśne, to byłoby spoko. Ale jest gdyby było bardziej gazowane, ale to jest... Ani kwaśne, no, tak... Takie pół na pół jest. Takie... Takie 2,5 na pół. Ja dam 3. Ja dam 3,5. Okej. Ja bym chciał mój tylko posmakować najpierw. Właśnie nie, ale jest dobre, jak tabletka rozpuszczalna. Dobrze, testujemy Oli. Ale o dziwo jest więcej gazu w Oli. Jest gazu, ale nie ma smaku w tym wypadku. Ale jest to bardziej podobne. Znaczy przyjemniejsze jest do picia na pewno, bardziej niż twoje. Twoje lepiej smakuje, ale gdybym miał wtedy, nie wiem, siedzieć godzinę coś ciąkać, to. No. Gdyby tu było więcej syropu, to wydaje mi się, że to by było bardzo podobne. Tak szczerze mówiąc. No Oli lepsza, no wygrała. Ale spokojnie, moja druga tabletka jest lepsza, widzowie. A jeszcze oceny? Skąd wiesz, że wygrała? A, no tak obstawiam, no nie wiem, no ja daję tutaj takie 3,5. Ja też daję 3,5, to samo. Ja daję mocne też, tak. No to wygrała, Teraz kolorystyka. Ekipy jest taki piwny mocno. Jak energetyk wygląda. Po środku jest ekipy, po której jest mój? Po prawej. Tu jest mój, tam jest Oli. No bardziej, minimalnie bardziej duet u Oli. Czyli który jest bardziej zbliżony? Żaden nadal. Dobra, okej, to nie ma za to punktacji. Nie ma za to punktacji, niestety nie zrobimy tym razem napoju ekipy za 30 groszy. Za to zobaczmy, czy uda nam się odwzorować truskawkowy, bo tutaj metody będą trochę inne. Lecimy z napojem numer 2, napojem truskawkowym, takim pięknym, ładnym. Co tak na mnie patrzysz? No ja chcę zobaczyć, co ty masz za plan, bo ty powiedziałeś 2. Ja mam kolejne tabletki. Malinowe? W postaci tabletek musujących w smaku malinowym. Jeszcze woda cytrynowa? Zdziwiła, jakby to smakowało lepiej. Dobra, robimy to, widzowie, no nie ma nic innego już. Z racji tego, że było mniej gazowane, to ja robię teraz w 3. Od razu już dla naszych testerów. Ej, sprytne, ja też nie, tak robię. Paweł, nie może tak pod ten. No zrobię, a nie chcę mi się tyle mieszać. Ja zapomniałam o tym, że napój ekipy jest bardzo intensywny, taki intensywny smak, dlatego teraz dodaję więcej po prostu syropu. Zobaczcie, jak się śmiesznie robi, jak się wrzuca cukier. Jak ona się robi od gazu? Ile dokładności. A jak? To jest idealna receptura chyba tutaj tworzona. Dobra, cukier rozpuszczony. Nie powinno mieć takiego koloru, ale spokojnie, widzowie, my do tego dojdziemy, żeby ten kolor był dużo lepszy. Robimy sobie tak. Wy możecie myśleć jabłor, ale jak zrobić teraz, żeby to było czerwone? Przecież wrzucisz tą tabletkę, to pewnie za bardzo koloru nie zmieni. Ale moi kochani widzowie, wy tutaj teraz będziecie w totalnym szoku, ponieważ mam barwnik spożywczy. Bo ja teraz tutaj dodam barwnika i teraz to mieszamy ładnie. I zobacz, jaki piękny, czerwony, żywy napój ekipy mi wyszedł. Ja czekam, aż Paweł zrobi, żeby moje było bardzo gazowane i... Co? Ej, a to jest niesprawiedliwe. Czyli twój przepis to jest syrop z wodą. U mnie jest chociaż trochę kreatywności, u mnie jest cukier, u mnie są różne śliczności, które robią kolor, a u ciebie nie ma nic. Ja zero kreatywności. U ciebie jest chemia sama. Ja multivitaminy, cukier trzciniowy, moja droga. Rozkładamy wszystko i znowu testujemy. Co to jest za porcja? Dobra, nie narzekaj, bo robię osobno, tak? Ale nieprzyjemne. Nieprzyjemny zapach, nie? To już cytrynowy bardziej smakowało, szczerze. No. W sensie nie, dobra, teraz już jest lepiej, ale pierwszy taki... Pierwszy łyk jest okropny. Jakby, że nie, że okropny. Dziwny smak ale jest. Ale dziwny, no. Pijcie wodę.
Pijemy Pawła. Ale pachnie. Pachnie ładnie. Gryną. Ale nie, tak przyjemnie pachnie. Lepiej niż lepiej, lepiej pachnie Pawła niż ekipy. Tak. No, to jest na pewno. Nie no, lepsze na pewno niż twoja cytryna. Poziom słodkości i kwasności jest bardzo podobny do siebie, tylko jest taki inny, tutaj jest taki inny posmak trochę. Ale, a, nie, ale dalej gazu mi brakuje. Tak jakby tu jest posmak maliny, nie? Mi dalej gazu brakuje. No, fakt. To już jest wina jakby mieszania. Ja też daję trójkę tutaj. Trzy będzie taką oceną w sumie optymalną. Serio, więcej gazu? 3,5. Cieszę się bardzo, że wam się podobało. Dobra, ja bym chciał jeszcze tylko to znowu swój smak dać. Dobry jest. Jak u babci zapach kompociku. Mocno truskawką daje. Ale to pachnie jakbyś galaretkę rozpuścił. Znaleźliśmy przepis ekipy? Tak. Ej, ale tak bez bejtu. To jest prawie to samo. Gdybyś na przykład tutaj jeszcze troszeczkę cytryny dodała albo czegoś od tak, taki, taki góryczy, nie? To byłoby mega do siebie podobne, serio. No! Jest mega podobny do napoju ekipy. Widzowie, znaleźliśmy wam przepis na napój ekipy za 20-30 groszy. A że kupicie. Za 4,50. A nie za 4,50, dokładnie. 4,50 kosztuje puszka. Właśnie, kolorystyka. No tutaj ja wygram ewidentnie. Ja pamiętam ten kolor. To jest ekipa, to jest mój, to jest Oli, nie? No ja mam kolor bardzo zbliżony. Ocenki? 4,5. Ja daję tu też 4,5. 4,5. Gdyby dodać taką ciutkę, aż widzę, że spróbuję. Właśnie to spróbuję. Taką ciutkę. No już lepiej. Jesteście w stanie odzorować sobie napój ekipy. 40 gram syropu i 3/4 szklanki wody. A w opisie też wrócimy pastę z przepisem. Tak, dokładnie. Także polecam serdecznie wpaść do opisu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Moja wygrana, zabierz się na kolację. Tak, idziemy na kolację. I z wami się żegnam. Nara!